Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. W moim dzisiejszym programie porozmawiam najpierw z profesorem Leszkiem Balcerowiczem o ocenie rządu po 100 dniach. Później moim gościem będzie profesor Elżbieta Chojna-Duch, była członkini Rady Polityki Pieniężnej i porozmawiamy o postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie, a moim gościem jest profesor Leszek Balcerowicz. Witam Panie Profesorze bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, jak Pan ocenia wydarzenia związane z przeszukaniem w domu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości? Nie będę się wypowiadać jako ekspert prawny, którym nie jestem, natomiast mam swoją od lat ocenę działań pana Ziobry. I to była niegodziwość, znaczy to było bezkarne łamanie sprawiedliwości, fałszywe oskarżenia wśród osób fałszywie oskarżonych. Bardzo zasłużony był na przykład Wojciech Kwaśniak, który ma nadal proces przed sądem, czy Piotr Osiecki, który jest mój dawny student, którego oskarżono za to, że za drogo sprzedał. I tak nawiasem mówiąc, sędziowie akceptowali takie zarzuty przy akceptacji aresztów tymczasowych. No właśnie, ale tutaj chyba jeśli chodzi o akceptowanie aresztów i jeżeli czytałem wskaźniki dotyczące ułaskawień przed polskimi sądami, wynika, że mamy mniej ułaskawień niż w Rosji i Białorusi. No to coś tu jest chyba głęboko nie tak. No i z całą pewnością jest to powód do zastanowienia się i do propozycji ze strony samego środowiska sędziowskiego. Mhm. Ale równolegle od tego są organizacje pozarządowe, na szczęście istnieją, zajmujące się wymiarem sprawiedliwości, żeby robić swoje diagnozy i swoje propozycje. Ale teraz rząd zapowiedział, że to było to w programie wyborczym, gruntowną reformę systemu sądownictwa i jaka jest Pana ocena tych działań? Nie czytałem, trzeba po konkretach oceniać. Z całą pewnością jest to rzecz, w której nastąpi głęboki regres w ciągu poprzednich 8 lat. I mam zaufanie, muszę powiedzieć, do ministra Bodnara i jego ekipy, że przedstawią właściwą diagnozę i na tym tle terapię. Ale trzymając się właśnie jeszcze polityki karnej, bo jedna z zapowiedzi wiceministra, to akurat zastępczyni ministra Bodnara, powiedziała, że no celem polityki karnej jest zwolnienie 20 tysięcy więźniów z zakładów karnych w ciągu tej kadencji. Czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby 30 tysięcy... No nie mogę tego oceniać bez oceny kontekstu, jakiegoś uzasadnienia. Mogę tylko powiedzieć, że należy oczekiwać uzasadnienia tej decyzji. Kontekst jest taki, że za dużo osób w przeciągu ostatnich lat było zamykanych, więc w związku z tym no, część trzeba zwolnić lub... Jeżeli ktoś był pochopnie zamykany lub niesłusznie zamykany, to z całą pewnością. To jest rażące, jedno z największych niegodziwych czynów, jakie mogą podejmować służby państwowe. A jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo tutaj jedna z zapowiedzi rządu jest... Pseudo-trybunał. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. Czy uda się ten Trybunał zreformować, zmienić w obecnym... To jest tylko kwestia czasu, no bo tam wygadają kadencje przecież wygasają, ale ponadto w sprawach prawnych, konstytucyjnych mogą też wypowiadać się i wypowiadają sądy. Równolegle. Kontrola rozproszona, tak zwana. Tak jest. No, bardzo dobrze, że nie mamy tylko monopolu organizacji, która jak widać została opanowana przez siły niepraworządne. A Krajowa Rada Sądownictwa? Jak Pan ocenia ten pomysł, żeby... Żeby sędziowie tego wybierali, tak? Wybierali sędziowie sędziów. No musiałbym zobaczyć na jakieś analizy porównawcze, jak to jest w różnych krajach, łącznie z praworządnymi, jak Stany Zjednoczone. I nie mam podstaw do zgłaszania zastrzeżeń, nie mam też podstaw do jakichś bardziej definitywnych, pozytywnych wniosków. Z całą pewnością ten stan, który zaistniał zapisu, wymaga szybkiej naprawy. W środowisku prawniczym jest taka zgoda, że rzeczywiście trzeba wrócić do tego starego modelu, czyli żeby sędziowie wybierali sędziów, oczywiście przy wyborach powszechnych. Jednak moim zdaniem brakuje pewnego jednego elementu, czynnika społecznego, czyli że ludzie nie mają wpływu na wybór sędziów, czy wskazywanie kandydatów. Czy Pana zdaniem tutaj... Nie wiem, czy wskazywanie kandydatów, natomiast opinie fachowych środowisk
które być może powinny poprzedzać ostateczne decyzje. No, mamy organizacje pozarządowe, Fundację Holsztyńsko-Żywymicie i inne. I być może warto, żeby one przed podjęciem zasady ostatecznej decyzji przez gremia sędziowskie mogły się wypowiadać. Panie profesorze, to porozmawiajmy o 100 konkretach, 100 dni rządu. Jak pan ocenia realizację obietnic wyborczych? Przede wszystkim pytanie powstaje, dlaczego 100 na 100? To jest jakiś kiepski zabieg marketingowy pod publiczkę i zresztą publiczka się nie dała nabrać, bo mamy większość chyba krytycznych opinii. Ale po drugie, to jest ważniejsze, jest treść. Czego tam nie ma? Nie ma zapowiedzi realizacji zasadniczych zmian ustrojowych poza praworządnością, co jest słuszne. Praworządność okej. Ale co do gospodarki, przez zapisu mieliśmy nacjonalizację, czyli rozrost socjalistycznego sektora w gospodarce. Ani słowa na ten temat. Zapisem mieliśmy wzrost wydatków budżetowych, w konsekwencji deficyt i podatków. Ani słowa. Miała być kwota wolna. Proszę pana, to bardzo dobrze, tylko trzeba powiedzieć, jak się to sfinansuje w sytuacji, w której mamy duży deficyt. Więc ja uważam, że to jest kiepski dokument propagandowy, a z punktu merytorycznego nieodpowiedzialny. I dziwię się, że coś takiego zostało upublicznione i słusznie stało się przedmiotem krytyki. Ale coś dobrego w tych 100 dniach, jeśli chodzi o gospodarkę, prawo gospodarcze, zmiany? Co do gospodarki nie widzę nic do tej pory. Wszystkie praktycznie pozytywne zmiany skupiły się, po pierwsze, jak powiedziałem, praworządność, ale także odpartyjnienie mediów. To jest minister Sienkiewicz. No oczywiście zmiana polityki zagranicznej, i to minister Sikorski, ale także Donald Tusk. I to są bardzo ważne zmiany. Poza jednak, których zakresem pozostaje jedna dziedzina istotna. Gospodarka oraz finanse publiczne. A co pana zdaniem, co by pan poradził rządowi, premierowi, co powinien zrobić, jakie ruchy? Mamy 100 dni, no ale kadencja trwa 4 lata. Co teraz, czym się powinien zająć pilnie rząd? Mogę powiedzieć o eksporze, czego na pewno nie powinien robić. A mianowicie nie powinien naśladować PiS-u w propagandzie gospodarczej, jak PiS. No przecież, a kto obiecał, że wcześniej będzie 800+. No, ja dam wcześniej, więc on uprawia pisowską propagandę w sprawach gospodarczych, co po pierwsze jest niemoralne, bo to jest obłupianie ludzi, poza tym jest głupie. Dlatego, że się to przypomina mi zresztą Argentynę, gdzie w obu stronach sceny politycznej rywalizowali są populiści. Że to robił źle, nie jest żadnym argumentem, żeby kontynuować. Tylko to, co prawda, te zapowiedzi, bo to będzie się mścić, jeżeli na te nierozsądne, czy wręcz nieodpowiedzialne opozycji, na dodatek byłyby realizowane. No ale proszę zwrócić uwagę, że jednak członkami koalicji jest Lewica, która jednak... Nazwy nie powinny tutaj wprowadzać w błąd, że jak lewica to jest populistyczna, a jak prawica to jest niepopulistyczna. Największą lewicą w Polsce jest PiS. Wedle standardowych definicji, że to jest etatyzm, duża rola państwa, duża rola rozdzielnictwa, nacjonalizacja. Więc odejdźmy od tych etykietek lewica-prawica. Pan mówi o nazwie własnej, lewica. Nie, ale też o formułowaniu pewnych postulatów politycznych, jeśli chodzi o czy programów społecznych, socjalnych, gdzie tutaj na lewicy, wśród posłów lewicy, polityków lewicy jest najwięcej. To... Tego nie wiem, natomiast uważam, że Tusk jest politykiem lewicowym, który niegdyś był liberałem, czy klasycznym. Klasyczny liberalizm jest ograniczeniem roli to państwa. Proszę powiedzieć. To jego proszę spytać. Ja uważam, że nie wiem, czy nie wiem, czy doznał jakiejś przemiany duchowej, czy uznał, że to mu się bardziej wyborczo opłaca. A może polityczny cynizm po prostu. Jeżeli by zdawał sobie sprawę z tego, że to na dłuższą metę jest złe, to cynizm, tego nie wykluczą. A czy programy społeczne, socjalne, które wprowadzał PiS, których pan krytycznie się wypowiada, Donald Tusk powinien zlikwidować? No to pytanie zawsze jest takie. Wydatki, tak? Jakie wydatki najbardziej wzrosły? Socjalne. Czy one trafiały głównie do biedniejszych? Nie. Bo 800+ trafiało do bogatszych rodzin z dziećmi, a finansowali to biedniejsi bez dzieci. Czyli nie ma żadnego moralnego uzasadnienia. Na dodatek to było finansowane z deficytu, czyli przyrostu długu. Czyli nie ma poza takim brudnym, bo to nie wiem, czystym populizmem,
to merytorycznego i moralnego uzasadnienia to nie ma. Ale bardzo trudno taki program zlikwidować. Kiedy... Nieprawda. Przecież my robiliśmy zasadnicze zmiany w 1989 roku. Ja wygrałem wybory w 1997 roku, nie udając tych populistów, przedstawiając ten, bo wygrałem na Śląsku, nie w swoim okręgu. Tylko trochę się trzeba bardziej napracować. Populizm jest łatwizmą moralną i intelektualną. I dlatego trudno mieć uznanie dla tych, co go uprawiają. Czyli Donald Tusk powinien zająć się, zlikwidować, ograniczyć ten program? Czy... Przede wszystkim on powinien zrobić porządną diagnozę, a nie uprawiać propagandy. Co odziedziczyli? Trochę z udziałem, z jego własnym udziałem, jeżeli chodzi o werbalne poparcie. Odziedziczyli go po pierwsze gospodarkę, w której wzrósł sektor państwowy, czyli podlegający politycy. Co dalej? Na ten temat nic. Duże regulacje. Co dalej? Nie dotarły do mnie jakieś informacje. No i wreszcie finanse publiczne, gdzie mamy rozdęte wydatki, ale nie na inwestycje, bo to spadły. To właśnie socjalne i takie, które nie trafiają głównie do biedniejszych. I mamy w konsekwencji rozrostu tych wydatków duży deficyt, który jest pokrywany przez drogie zadłużanie państwa. Bo my płacimy dużo więcej niż na przykład Grecja. Zaciągane długi, ponad 5%. Grecja dużo mniej, bo jest w strefie euro. Ale jeżeli rozmawiamy o finansach publicznych, podatki. Jaka powinna być polityka podatkowa tego? Najważniejsze zagadnienia podatkowe dotyczą wydatków. W tym sensie, że jeżeli podatki są wysokie, to dlatego, że wydatki są wysokie. I dyskutowanie tylko o wielkości podatków bez uwzględnienia wydatków jest łatwizną intelektualną. To jest pierwsza rzecz, więc trzeba się zabrać za wydatki, powtarzam. Jeżeli chodzi o przepisy podatkowe, to jest uproszczenie podatków i to jest spore pole do zrobienia. Duże nadzieje pokładam w tym, co zapowiada Ryszard Petru, który jest szefem Komisji Gospodarki, że to będzie zrobione, znaczy daleko idące uproszczenie. Może jeszcze jedno dodam. W języku polskim są słowa, które wprowadzają w błąd. Jedno to jest samorząd, a to jest władza lokalna, a drugie to są składki, które są podatkami. Składka zdrowotna nie jest żadną składką, bo proszę spróbować jej nie zapłacić. To jest podatek. I wprowadza w błąd. Ta nazwa, składka. Ale rząd trochę kluczy teraz z tą składką i właściwie tak... Tak zwaną składką. Tak zwaną składką. Obywatele są troszeczkę zirytowani, czy to będzie... Że nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, czy to będzie korzystne. Czy tak się wprowadza reformy? Czy to nie powinno jednak być tak, że trzeba przygotować, wytłumaczyć, żeby wszystko było klarowne, a nie... No to zadaje pan pytanie retoryczne. No przede wszystkim czego brak? Brak całościowej, fachowej diagnozy odziedziczonej sytuacji gospodarczej i na tym tle fachowej terapii. I te 100 dni, to 100 konkretów na 100 dni, to nie jest ani diagnozą, ani fachową odpowiedzialną terapią. Zapytam jeszcze na koniec o prezesa NBP Adama Glapińskiego. Czy to jest dobry pomysł, żeby go postawić przed Trybunałem Stanu? Tu się ścierają dwa kryteria. Z jednej strony bardzo ważna niezależność NBP-u, w tym jej prezesa, a z drugiej strony odpowiedzialność za czyny, które osoba pełniąca obowiązki prezesa powinna ponosić. I ja bym powiedział tak, że z tych zarzutów, które są oficjalne, to większość nie ma znaczenia konstytucyjnego. Natomiast w związku z tym nie powinny moim zdaniem być eksponowane. Natomiast jeden jest szczególnie konstytucyjny, a mianowicie przekroczenie bardzo wyraźnej konstytucji polegające na tworzeniu, czyli drukowaniu pieniądza, żeby finansować deficyt budżetu. Bardzo ważną częścią naszej konstytucji jest zakaz. Ten zakaz został złamany. I to jest najpoważniejsze. Drugi w kolejności to jest takie zachowanie się prezesa, które sprawiało wrażenie upartyjniania ważnej instytucji. Ona, przepraszam bardzo, na mocy konstytucji ma być niezależna. No i to każdy, kto oglądał jego wystąpienia i jego zapowiedzi, to może mógł się o tym przekonać. Ale to, jak patrząc na historię Trybunału Stanu, to udało się w przeciągu ponad 3 dekad tak naprawdę skazać 2 polityków. Czy to nie jest taki trochę papierowy tygrys, że to będzie trochę polityki, a potem ta sprawa po prostu zakończy się na niczym, ponieważ no, trudna jest ta procedura. Wie pan, ale samo wszczęcie to jest istotnym sygnałem dla opinii publicznej, że pewne czyny szkodliwe nie są przewidziane. Tak? To już jest
powód do, jakby ja uważam, do infamii. Mhm. No więc no, wyrażam nadzieję, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie odpowiednio przygotowana do tego, żeby przeprowadzić przesłuchanie Glapińskiego. Mhm. A nie ma tutaj ryzyka jakiejś negatywnej reakcji rynków finansowych? Gdyby były, to już by się ześciło. Nie no, widać. Jeszcze nie. Formalnie. Proszę pana, rynki ludzie przewidują, a na rynkach finansowych są ludzie. No i gdzie pan widzi jakiś krach? No nie ma. To znaczy, że nie ma takich obaw. Panie profesorze, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Leszek Balcerowicz był moim gościem, a ja zapraszam po przerwie. W drugiej części programu porozmawiam z profesor Elżbietą Chojną-Duch, byłą członkinią Rady Polityki Pieniężnej, o postawieniu przed Trybunał Stanu Adama Glapińskiego, prezesa NBP. Serdecznie zapraszam. A moim kolejnym gościem jest profesor Elżbieta Chojna-Duch, członkini Rady Polityki Pieniężnej w latach 2010-2016. Witam pani profesor bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora. Pani profesor, czy postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu to jest dobry pomysł? Pomysł jak najgorszy, dlatego że jest to jeden z najlepszych prezesów, można powiedzieć, banków centralnych światowych. Ja tak to oceniam. Otrzymał różnego rodzaju wyróżnienia, różnego rodzaju pochwały, dobrą ocenę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD, a nawet NIK-u, który w banku centralnym urzęduje stale. Zna gospodarkę finansową, zna rachunkowość bankową, śledzi poczynania, bada akty prawne. I ocena jest jak najbardziej pozytywna. Jeśli chodzi natomiast o zarzuty, które się tam pojawiły, one są różne, o różnej roli, różnej wagi. Jedne merytoryczne, systemowe, ważne, a inne no, mające charakter plotkarski, nieistotne tak naprawdę, ale z politycznego punktu widzenia jakąś tam może wagę mają. To może porozmawiajmy o tych zarzutach. Jest ich 8, no i jak pani profesor powiedziała, że są różnej wagi, rozumiem, że są te cięższe i są te mniej cięższe, czyli plotkarskie. To porozmawiajmy może o tych cięższych na początku. O cięższych, oczywiście. Ja ich nie widziałam, wniosku nie widziałam jako takiego, ale znam to z przekazów medialnych. Więc podstawowy zarzut to jest rata bilansowa. Dlaczego 6 miliardów pojawiło się w sierpniu, a później nie było tych pieniędzy? To nawet jest ten zarzut, który dotyczy wprowadzenia w błąd ministra finansów, tak? Tak, dokładnie. Dlatego że prezes Banku Centralnego według artykułu 23 ustęp 1 ustawy NBP ma obowiązek w trakcie prac budżetowych, projektowania budżetowego przekazać ministrowi finansów swoją prognozę. I ta prognoza w sierpniu w oparciu o rezerwy dewizowe, kurs walutowy, inflację, stopy procentowe wynosiła właśnie 6 miliardów, ale to był sierpień. Po czym, jak zmienił się rząd, minister finansów, to w grudniu, a jeszcze chcę powiedzieć, że musi to czynić okresowo, kwartalnie. A więc w następnym kwartale zmieniła się ta opinia, ponieważ zmienił się te wszystkie czynniki, o które wymieniłam, zwłaszcza kurs walutowy, zmienił się w grudniu. Czyli rezerwy dewizowe, które były w posiadaniu banku centralnego, miały inną wartość. I ponownie ustosunkował się prezes, czyli Narodowy Bank Polski, do nowego projektu budżetu, nowego ministra i uczynił to w grudniu, a przesłał w opinii o projekcie budżetu tym nowym, a przesłał to na początku stycznia, czyli 8 stycznia, ministrowi finansów. I tam było wyraźnie powiedziane, że nie będzie żadnych środków. Nie oczekuje się wpłaty z zysku do budżetu w związku z tym, która z tego wynika. I to przesłał ministrowi finansów. Minister finansów nie wziął tego pod uwagę, bo 18 stycznia został uchwalony budżet w oparciu o sierpniową prognozę. A więc zapytywałam swego czasu, czy minister finansów nie czyta opinii o projekcie budżetu, ona została przesłana do Sejmu również. Czy posłowie nie czytają tego, czy posłowie, zwłaszcza Komisji Finansów Publicznych, nie znali tej opinii, w której
było wyraźnie powiedziane, nie będzie w budżecie tych środków, bo zmienił się te trzy czynniki, a zwłaszcza kurs, jak już powiedziałam. Tak samo jakbyśmy na przykład, pan redaktor, no, kupił dolary w czerwcu i chciał, żeby one miały taką samą wartość w grudniu. Oczywiście nie będą miały, a tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie za pół roku, bo byłby najbogatszym człowiekiem na świecie. To skąd, dlaczego podnoszą posłowie taki zarzut? I on rzeczywiście jest też popierany przez niektórych też członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy też potwierdzają, że tutaj mogło dojść do tego, że... No bo trzeba znać prawo, po pierwsze. Dlaczego w sierpniu na przykład mają członkowie Rady Polityki Pieniężnej przesłał taką informację? Dlatego, że zmuszała go do tego ustawa. To był obowiązek prawny, więc trzeba czytać ustawę. Trzeba wykazywać odpowiednią kompetencję, zajmując się finansami. Mało osób, to jest szczególna dziedzina, rachunkowość bankowa, rezerwy dewizowe, te kwestie trzeba rozumieć, czytać ze zrozumieniem, a zwłaszcza mieć wiedzę odpowiednią. A może to wynikało z czegoś innego, bo inny z zarzutów tam formułowanym w tym wniosku dotyczy tego, i to w kilku miejscach, że prezes NBP niespecjalnie chciał się dzielić wiedzą, udzielaniem informacji, dokumentów organom, takim właśnie jak Rada Polityki Pieniężnej, czy nawet niektórym członkom zarządu NBP. Jak się pani... To już szerszy problem dotyczący, to... przede wszystkim wystarczy wejść na stronę nbp.pl i tam mamy zestaw różnego rodzaju dokumentów, trzeba wiedzieć jak szukać też tego. Na stronie internetowej opinia jest do tej pory, możemy otworzyć, prawda, i panu redaktorowi pokażę jak ona wygląda. I zwłaszcza tam w tej opinii, tej nowej opinii styczniowej było powiedziane, że dochody są planowane w zbyt optymistyczny sposób. O 26% zawyżona jest strona dochodów, ale to trzeba przeczytać, żeby mieć taką wiedzę. Trzeba po prostu studiować. No, nie wystarczy mieć wolę polityczną. Wiedza jest podstawą pracy w Radzie Polityki Pieniężnej. Dokumenty są wszystkie znane. Poza tym Rada Polityki Pieniężnej ma możliwość wystąpienia, Rada in gremio, nie pojedynczy człowiek, na poszczególnych posiedzeniach, bo uczestniczyłam również w tych posiedzeniach i myśmy mieli dokumenty, za które trzeba było poprosić, ale też trzeba wiedzieć, co trzeba poprosić. Czyli jeżeli mamy braki w takiej wiedzy, to te braki mogą być wyrównane poprzez właśnie zgłaszanie na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej takich potrzeb. I Rada podejmuje taką, w pewnym sensie nie tyle uchwałę, bo to nie wymaga uchwały, ale prezes kieruje to do dyrektorów departamentu, którzy przygotowują takie materiały dodatkowe. Ale takiego zapotrzebowania nie było. Członkowie... Rada twierdzi jednak, przepraszam, że przerwę, że jednak domagała się wielokrotnie. To je otrzymywała. A poza tym one są. Większość tych dokumentów jest przygotowanych przez samą Radę. Więc oni się dopominali dokumentów, które sami przygotowują, co jest nielogiczne. Jeszcze wracając do tej straty, większość banków centralnych w tym okresie, bo to były takie zawirowania dość szczególne, i w 2022 roku, i w 2023 poniosła straty. I żadnego prezesa, żaden trybunał, żadnych wniosków nie ma. Ani pani prezes Lagarde, ani Bank Holandii, ani Bank Czeski, czy jakiś inny bank miały te same problemy. Nie było wpłat do budżetu. Poza tym jedna rzecz, to nie są pieniądze podatników, to nie są pieniądze, które w jakiś sposób mają charakter rzeczywisty. To są pieniądze bilansowe. Strata bilansowa to znaczy, że to jest strata, która jest tylko na papierze, wirtualna. Polega to na tym, nie na zasobie nowym, który się pojawia bądź nie, tylko na relacji do dolara, do innych walut złotego, która jest różna. Na rynkach finansowych wszystko się zmienia w minisekundach. A tym bardziej pół roku. Pół roku to jest przepaść. I
tu te relacje mogą być zupełnie inne, więc to minister finansów właściwie powinien być postawiony przed Trybunał Stanu, a nie w tym aspekcie pan prezes Glapiński. Czemu minister finansów? Dlaczego? No, dlatego, że jego obowiązek jest śledzić opinie, które są przygotowywane na potrzeby projektu budżetu. One są w Komisji Finansów Publicznych przekazywane. Każdy je czyta. Być może, nie tyle on nie musi tego robić, ale pracownicy. Być może to był gorący okres, nowy rząd, mieli dużo pracy i chcieli szybko ten budżet uchwalić, bo rzeczywiście była sytuacja taka przełomu roku. I nie zapoznał się z tym, nie pytał mi prezesa. Zatem, jak pamiętam, nawet w okresie mojego członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej były stałe relacje pana prezesa Banku Centralnego z ministrem finansów. Niezależnie od tego jest Komitet Stabilności Finansowej. To jest organ wspólny ministra finansów jednej i drugiej strony ulicy. Spotykają się częstotliwie. Rozmawiają panowie wice, zwykle prezes i wiceminister, na tematy różne, więc można było również zorganizować spotkanie na przełomie roku dotyczące projektu budżetu, aktualności tych danych. Więc to nie jest rola prezesa Banku Centralnego podsyłać dokumenty na siłę i zmuszać ministra finansów do czytania tego. Panie profesorze, inny z zarzutów, który jest we wniosku sformułowany, dotyczy skupu obligacji bez upoważnienia, należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. To jest... No to kolejny dziwny zarzut, dlatego że również i tutaj można byłoby wszystkich 40 prezesów banków centralnych też skierować przed Trybunał Stanu, bądź jakiś inny organ prokuratorski, czy jakikolwiek śledczy. Dlatego że była pandemia i wszystkie banki centralne ratowały gospodarkę. Doszłoby do, ja to nazywam, zombifikacji gospodarki, tak to się chyba może nazywać, prawda? Czyli pogrążenia i gospodarki, i ludności, pogrążenia gospodarstw domowych w absolutnie wielkim kryzysie. Działania polegające na skupie obligacji skarbowych miały oczywiście szczególny charakter. One były dokonywane nie na rynku pierwotnym, czyli nie naruszały postanowień konstytucji, a na rynku wtórnym. Oczywiście odbywało się to szybko, ale odbywało się to również wcześniej, kilka lat wcześniej, w 2015 roku już, w Europejskim Banku Centralnym, po czym były pewne wątpliwości i te wątpliwości wyjaśnił legalności tego typu działań, czyli to się nazywało luzowanie ilościowe, quantitative easing, wyjaśniały różnego rodzaju sądy i trybunały, między innymi TSUE. Taki wyrok wydał o legalności tego rodzaju operacji. A więc dlaczego Trybunał Stanu ma podważać wyroki TSUE, bądź podważać wyroki, które dotyczą Europejskiego Banku Centralnego? Pani prezes Lagarde pod sąd też, pod Trybunał Stanu, prezesi Bundesbanku i wszyscy inni, bo to była powszechna praktyka. Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, bo to nie jest Unia Europejska. Japonia zainicjowała tego rodzaju działalność dużo, dużo wcześniej. I był to jeden z instrumentów, tak zwany SOR, strukturalnych operacji otwartego rynku, który był przewidziany w założeniach polityki pieniężnej na 2020 rok. Nie było nielegalne, bo była podstawa prawna. Był to legalny instrument do wykorzystania przez bank centralny. Panie profesorze, nie wiadomo, jak ten zarzut zostanie potraktowany przez Trybunał, ale nie ma wątpliwości, że jest stawiany taki zarzut. I no pytanie jest, z czego to też wynika? Czy mamy konflikt w Narodowym Banku Polskim? Czy mamy konflikt wewnętrzny, czy z Radą Polityki Pieniężnej? No bo tutaj przez ostatnie miesiące, nie tylko ostatnie miesiące, no było bardzo wiele różnego zamieszania, perturbacji, jak choćby z jednym z członków zarządów, Pawłem Muchą, gdzie to wyszło na powierzchnię i publicznie ten spór się ujawnił. Niepotrzebnie, bo jeśli chodzi o tego typu, to już przechodzimy do tych zarzutów innej rangi, tak, personalnej.
Rozstrzyga to sąd pracy. Jest adwokat, który prowadzi sprawę pana prezesa Muchy, prowadzi to dobrze. Być może uzyska jakieś korzystne orzeczenie dla pana prezesa, ale chodzi o premię. Premia jest za coś, co jest poza wynagrodzeniem i związane jest z dodatkową pracą, dodatkowym wysiłkiem. Nagrody również. Nagrody nie są objęte systemem wynagrodzeń. A więc jeśli chodzi o tą kwestię związaną z premią, pan prezes Mucha nie ma żadnego departamentu, ponieważ żaden z dyrektorów nie chciał z nim pracować. Przepraszam już za takie... No, dlaczego nie chciał pracować? A ja wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, bo jakieś były tam konflikty, ale... Trochę wiem, ale nie będę, prawda, zajmowała się plotkami bankowymi. Pierwsza rzecz, premia jest za dodatkowe wysiłki. Tu tych wysiłków nie było. Czy wczorajsze na przykład wielką konferencję złożoną z członków zarządu, czy był tam prezes Mucha? Nie było go, a powinien być, bo jest członkiem zarządu. Wszyscy członkowie zarządu odpowiadali na pytania dziennikarzy z sali. I to jest właśnie ten wysiłek dodatkowy. Więc dlatego też i prezes Mucha nie uczestniczy w tego rodzaju... Spotkanie, rozumiem. Panie profesor, a czy, bo dużo się mówi o tym, że jeżeli ten wniosek już do Trybunału Stanu będzie, prezes NBP zostanie zawieszony, Adam Glapiński zostanie zawieszony, nie będzie prezesem podczas tego postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej i tak dalej. Jak pani to widzi? Jakie może być skutki tego? No, znaczy wielowątkowe. Po pierwsze, będzie zarządzał bankiem. No, jest pierwsza wiceprezes, pani Kajtlej, jest cały zarząd, który ma określoną kadencję, a więc tu się nic nie zmieni. Polityka będzie prowadzona przez zarząd, ale nie ma jeszcze, jest daleka droga do samego zawieszenia. Jeszcze jest skomplikowana procedura. Jest Trybunału Konstytucyjnego. Tak, co najmniej 3 etapy. Każdy z nich to jest wiele miesięcy, więc na razie ja bym po prostu się tym nie przejmowała. Sądzę, że ma to charakter jakiś wywarcia presji na rezygnację pana prezesa samego, ale on ma charakter no, dość stabilny i nie uważa, że powinien rezygnować, bo żadnej winy tutaj, zwłaszcza w trybie ciągłym, bo to jest przewidziane przez Trybunał Stanu, musi być wina i czyn w trybie ciągłym, a więc powtarzalny. Żaden z tych zarzutów jest, znaczy inaczej mówiąc, każdy z tych zarzutów jest do podważenia. Tak jak dzisiaj to przedstawiam w dużym skrócie, to poszczególne wypowiedzi członków prezesu, członków zarządu wskazywały już na to, że żaden z tych zarzutów nie ma racji bytu, jest bezpodstawny, jest wręcz nielegalny. A ten polityczny argument, który się pojawia, uzasadnienie, że chodzi tak naprawdę o euro w całej tej historii. No i na końcu jest, właśnie ta kwestia euro. Wypowiadał się wielokrotnie pan prezes Glapiński za niepotrzebnym, przyspieszonym trybie wejścia do strefy euro. Na razie nam to jest niepotrzebne. U państwa też pisałam, że podobnie oceniał tą sytuację kilka lat temu, w czasie, jak uczestniczyłam w pracach Rady Polityki Pieniężnej, pan prezes Belka też mówił, że dopóki gospodarka nie będzie na bardzo wysokim poziomie, wzrost gospodarczy nie będzie wysoki, a zwłaszcza sytuacja w strefie euro się nie ustabilizuje, to nie należy wchodzić do strefy euro. Również minister Rostowski mówił, że nie wchodzi się do domu, który się pali, a strefa euro jest obciążona różnego rodzaju problemami, więc poczekajmy, ocenimy, zanalizujmy tą sytuację za kilka lat. Ale pani profesor, tu jest związek, pani dostrzega związek między wnioskiem do Trybunału Stanu dla prezesa, a właśnie tymi planami przyspieszonego wejścia? No właśnie, teraz trzeba by się zastanowić, z czego to wynika. Parlament Europejski pracował nad zmianą traktatów europejskich,
TUE i TWUE, dwa traktaty. I ta jedna z poważniejszych zmian dotyczyła euro. I tam w tych zmianach traktatowych pojawia się obowiązek przyjęcia euro przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Nie te, które są w strefie euro, ale wszyscy. Mhm. Dania powiedziała nie, Szwecja powiedziała nie już. No więc trzeba przekonać też inne kraje. I przed wyborami, czyli przed czerwcem, byłoby dobrze przyjąć taką formułę właśnie wejścia do strefy euro, poniekąd przymusowego, obowiązkowego. Jest to na pewno trudne, dlatego też już w tej chwili parlament zrezygnował z prac nad tymi traktatami w trybie pospiesznym, bo to jest też długa procedura. Mhm. I proponuje tylko likwidację weta. Co to oznacza? Oznacza to na dobrą sprawę to samo. Czyli jeżeli rezygnujemy z weta, wtedy każda władza danego kraju podejmuje tą decyzję samodzielnie. Ale jak ją podejmuje? Podejmują bez referendum, a powinno być referendum, podejmuje ją bez głosowania w parlamencie krajowym, bo też może to się nie udać. I w związku z tym jesteśmy otwarci, czyli przyjmujemy euro w trybie pospiesznym, Polska, ale na końcu trzeba zmienić konstytucję oczywiście, jakby nie było, bo tam jest złoty. I musi być zgoda prezesa Narodowego Banku Polskiego, a nie będzie. Ale to i tak się nie uda, dlatego że jest, nawet jeżeli prezes Glapiński będzie obciążony różnego rodzaju zarzutami, zawieszony i tak dalej, to przecież jest ten sam skład, który myśli ludzi z zarządu, którzy wiedzą to samo, którzy mają podobne opinie i którzy uważają, że euro na dzisiaj, w czerwcu, w lipcu nie jest nam potrzebny, bo gospodarka się rozwija dobrze. Wzrost gospodarczy jest przewidziany na 2024 rok na poziomie jednym z wyższych w Europie. Nie mamy długu publicznego takiego jak chociażby Włochy, Grecja, kraje południa Europy, a ponadto nie wyzbywamy się naszych rezerw dewizowych i złota, które trzeba byłoby, podobnie jak i Chorwacja, przekazać w dużej części na rzecz zasobów Europejskiego Banku Centralnego. Panie profesorze, czas nam się kończy. Myślę, że ta dyskusja o euro w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego na pewno czeka nas i powróci. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Profesor Elżbieta Chojna-Duch była moim gościem. To był magazyn Rzecz o Prawie. Ja zapraszam Państwa w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Do zobaczenia.